Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Graj. Witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve. Cóż mogę powiedzieć, ostatnio było bardzo ciężko. Udało się wyłączyć odcinek. Wszystko mnie atakowało. Jak dziś będzie wyglądał odcinek? Nie wiem. Co będziemy robić? Nie wiem. Na pewno chciałbym odbudować bazę po Jelenie Cyklopie. Troszkę my tam odbudowali, ale chciałbym się zająć tym, że jest wiosna i tak dalej, więc zrobić jakieś suszarki. Ognisko chyba mam. Lodówka albo dwie są, więc na pewno jakąś farmę patyków, farmę malin powiększyć. Ale, właśnie i to jest to ale, jak będzie nasza psychika stała, więc trzeba będzie coś pomyśleć nad tym, żeby... No, psychika nie jest zła, dobra, okej. Nieźle na razie, bym powiedział. No, jest 35, ale przynajmniej nas cienie nie atakują. Co mogło być kłopotliwe? Gdzie mam w ogóle bazę? Baza jest... Aha, dobra, okej. Czyli trzeba... Kwiatki będziemy zbierać. Kwiatki będziemy zbierać i znowu będziemy pochnąć. Psychika rośnie, to trzeba stwierdzić bardzo mocno, że podnieśliśmy już psychikę. Dobra, rozpalmy tym. Mamy trzy deski, szkoda trzech desek. Ładujmy szyszki. Mamy skrzynkę, czy mamy tutaj... To jest właśnie to, że nie pamiętam, co my tu mamy, ale widzę, że tak. Kupy to. Dobra, świńska skóra może tutaj lecieć. Kwiatki możemy zjeść. Ok. Dzięki temu, żeśmy się coś trochę najedli i chyba nam to podleczyło zdrowie. To jedne berisy też zjemy. No, mamy dwa goldy nagetyki, ale to tego nie ma w skrzynce. To. Tu nie ma nic, dobra. Tu... W sumie też można powiedzieć, że nie ma nic. Właśnie, teraz tak. Mamy lód, mamy powiedzmy... jagody, ale nie mamy mięsa. Zbierzmy może trzy jagody. I zróbmy z tych jagód. Oho, padło. Dobre, bardzo dobre. Dobra, niech się ugotuje jakaś potrawa. Jest wieczór, za chwilę będzie noc. Szczerze wam powiem, że ja się tak troszkę... Tutaj? Aha, to jest ten dżem. No dobra. Troszkę nam dał, ale nie za dużo. Tak
Zbierzmy tego patyka. O, patyki nam wyrosły. Właśnie, to można zebrać. W związku z tym, że one rosną tylko na jesień. Bodajże to trwa chyba 3 dni, czy jakoś tak. Zdążymy dojść do ogniska, więc troszkę się wysuszymy, ale tak właśnie widzę, że znowu nam spada poczytalność. To jest to, czego ja nie lubię. Weź ten charcoal. Dużo to nie dało. Mamy 20 patyków. Dobra. Nałożyliśmy. Możemy się trochę zagrzać, tylko że dalej mokniemy, bo potrzebna jest nam para sobie. Ja mi się wydaje, że muszę w końcu zrobić to. More than way to go. Muszę zrobić w końcu tą parasolkę, tylko gdzie to będzie? Kompas to nie, feedback, straw roll. Jest umbrella. A wiecie co? To ja bym nawet mógł to zrobić. Jedna skóra jest potrzebna. Dobra, wziąłem wszystkie mniejsze z tym. Aha, to mnie już bije. Dobra, czyli znowu się zaczyna. Ubierz kask. Ubierz kask. Dołóż deskę. I ubierz. Teraz co możesz mnie bić? No, niestety, niestety, niestety. A ciekawe, jakbym sobie zrobił na przykład teraz ten dżem. Dobra, odejdź od niego. O, kwiatki są. Okej. Coś muszę poradzić, bo to jest... Jest to jakieś rozwiązanie, nie mówię, że nie. Tylko, że teraz tak. Jest mandragora. Dobra, zjedliśmy mandragorę. To chyba uleczyło nas, tylko że to nam nie dało... To jest skurcz, byku. Wyszar! Pieprzony indor. Dobra, zbierajmy kwiatki i jedzmy. Myślę, że to jest jakaś... Wiem, że kwiatki są... No w sumie nie wiem, czy kwiatki rosną same z siebie, nie wiem. Ale trzeba to jakoś naprawić.
Dobra, ten leci za nami. I co? Nie atakujesz mnie? Dziwne. Dziwne to jest właśnie, że on tak sobie po prostu odeszedł. 45. Jedz to, chłopie. Nie przejmuj się, na razie jest wiosna, potem będziemy się przejmować. O! Właśnie. To jest to, co chciałem. Wyrzuć te patyki. Przejdziemy się przez ten las. Może gdzieś tu będą... Są. Więcej nie widzę. Są jakieś pająki. Ale tu jest dużo grzybów. Teraz to mi możecie naskakać. A możesz sobie gryźć. Dobra. Wiem, wracam do domu. Mamy wieczór, więc zrobimy sobie żarcie. Tylko z czego Indyk nam zrobił ten? Dobra, włóżmy to. Nie. Aha. Ten mnie znowu gryzie. Boże święty. Dobra, dacie mi usmażyć te grzyby. Połóż te grzyby gdzieś. Dobra, jedz. Odejdziecie ode mnie, skurczybyki. Podnieś tego grzyba. A, tu znowu nie ma drewna. Chciałem je ciachnąć. Przygotuj to, zjedz. 71. Powiem wam, że gram na pograniczu po prostu bezpieczeństwa. Co teraz, co teraz? To mi nic nie da. W sumie mogłem założyć girlandę, jak chodziłem. No ale to jest właśnie to, że grasz, czasem nie pomyślisz. Dobra, hambat. Można powiedzieć, że się już prawie zepsuł. Tu mamy dwa mięsa, więc to wyciągniemy. Zastanawiam się, co by wyszło, jakbyśmy tutaj dodali lodu. No coś wyjść musi. Mam nadzieję, że to będą kulki mięsne, więc... No wyszły. No to okej. No to tak możemy gotować. Dobra. Pigskiny wrzucamy do skrzynki, bo mi są niepotrzebne. Siekiera. To. Walking cane. Drewno. I po co tu idziesz? Powiedz mi, po co tu idziesz, łapko? A ja sobie tu będę stał i będę sobie pilnował. I patrz, zrobię jeszcze tak.
i dołożę. I co? I co mi tu zrobisz? Nara. Ale nieźle. Myślę, że odnowiłem trochę psychę. Tylko, że no jednak 60 psychy to jest mało. Coś trzeba będzie pomyśleć. Ale myślę, że to już pomyślimy sobie w następnym odcinku. Życzę Wam wszystkiego dobrego na ten weekend. Trzymajcie się. Cześć.